Z Ewangelii według świętego Łukasza. Raduj się, łaski pełna, Pan z tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co znaczy to pozdrowienie. Może rzeczywiście dużo trudniej nam się przyjmuje chwilę szczęścia i łaski niż chwilę trudu i smutku. Może rzeczywiście dużo bardziej czekamy na wieści negatywne niż na pozytywne. Może rzeczywiście przyzwyczailiśmy się, że gdy ktoś biegnie do nas jako posłaniec, to raczej po to, żeby nam powiedzieć, że wydarzyła się tragedia, niż żeby nam powiedzieć, jakie wydarzyło się wielkie szczęście. Może dlatego Maryja rozważała dziwne pozdrowienie, w którym anioł, posłannik mówi: wszystko jest dobrze i będzie jeszcze lepiej. Nie przyzwyczailiśmy się do takich wiadomości, a przecież Adwent jest dokładnie takim czasem, czasem dobrej wiadomości, czasem wielkiej nadziei i to nadziei spełnionej, nadziei na wyciągnięcie ręki. Tak, całe nasze ludzkie doświadczenie być może takim nadziejom przeczy, być może takie wiadomości przyjmuje z powątpiewaniem i przymrużeniem oka. Może właśnie tu jest pierwszy punkt, pierwszy krok nawrócenia. Przyjąć dobrą wiadomość. Do zobaczenia jutro.